Muzeum Historyczne w Sanoku rozbuduje zamek. Za 3 miliony złotych dobuduje południowe skrzydło, gdzie znajdzie się największa na świecie kolekcja prac Zdzisława Beksińskiego. Pieniądze początkiem lipca przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego. W miniony piątek tę dobrą wiadomość oficjalnie na konferencji prasowej ogłosił wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Żońca. Nie mieliśmy wątpliwości, że należy wesprzeć projekt Muzeum Sanockiego na rozbudowę tego skrzydła, a wartości zgromadzone w Muzeum Sanockim, wartości historyczne tych zbiorów sięgają dużo dalej niż poza województwo podkarpackie. To jest muzeum o randze ogólnopolskiej, trzeba powiedzieć, z tego typu zbiorami. Stąd też ogromnie się cieszymy, że udało nam się wesprzeć maksymalną kwotą 3 milionów złotych budowę tego skrzydła. Oczywiście dalsze działania związane z udostępnieniem zbiorów to już jest jakby inny rodzaj problemu, ale na tę chwilę jest to maksymalne dofinansowanie i dobra wiadomość dla dyrektora muzeum i dla Sanoka, jak również dla samych zbiorów. Projekt rozbudowy zamku pierwotnie zakładał zagospodarowanie całego wzgórza, a nie tylko dobudowę południowego skrzydła. Dyrektor muzeum Wiesław Banach cieszy się, że w regionalnym programie operacyjnym znalazły się pieniądze, które zabezpieczą najważniejszą część projektu. Oczywiście, że jest to wspaniała wiadomość, bo gdyby nie to, to nie wiadomo, jak długo czekalibyśmy na następną okazję. Nie jest te 3 miliony, które tutaj dostajemy wsparcia, to oczywiście nie jest nasze marzenie. Cały projekt bowiem dotyczył zagospodarowania całego dziedzińca. My będziemy mogli skupić się tylko na jednym elemencie, ale właściwie na tym najważniejszym elemencie, na tym elemencie, który wręcz symbolicznie, bo w tym roku minęła 80. rocznica urodzin Beksińskiego, w przyszłym roku, kiedy zaczniemy budowę, minie 5. rocznica śmierci Beksińskiego, a jednocześnie też jakoś symbolicznie mija rocznica ostatniej mojej rozmowy z Beksińskim na temat tego, że planuje budowę skrzydła południowego i że to skrzydło będzie poświęcone jego kolekcji, a było to przecież, nikt się nie spodziewał śmierci daleko przed tym, co się tak faktycznie stało. Skrzydło będzie prostokątną bryłą wybudowaną na niegdyś funkcjonujący styl austriacki, lecz nie kształt budynku jest ważny, tylko to, co będzie się w nim znajdowało. Cała galeria będzie zaczynała się już na poddaszu samego zamku i jak sądzę, w tej chwili ona zacznie się etapem fotografii artystycznej. Na to będzie przeznaczona całkowicie jakby odrębna sala i jakby równolegle z tego będą wynikały te najwcześniejsze etapy artysty. Sądzę, że nawet pokażemy jakieś rysunki jeszcze, może coś z dziecięcych, może coś z tych wczesnych, kiedy Beksiński bardzo sprawnie operował węglem, ołówkiem, ale nawet nie myślał o tym, że kiedyś jeszcze będzie artystą. No i potem będziemy mieli cały przekrój przez kolejne etapy twórczości, aż właśnie tym skrzydłem schodząc znowuż do holu, a jednocześnie gdzieś tam po drodze, właściwie mniej więcej już znam tą lokalizację, będziemy mogli wejść do pracowni, warszawskiej pracowni Beksińskiego, bo ona jest całkowicie zdemontowana, u nas przechowywana i spróbujemy ją zrekonstruować wiernie, tak jak to wyglądało. Jak sądzę, nawet z fotografią, którą miał za oknem, siedząc przy sztalugach i patrząc w lewą stronę, będzie można zobaczyć dokładnie to, co mistrz widział, ten jego naturalny pejzaż, który niejednokrotnie fotografował i filmował. Koszt budowy skrzydła pochłonie 5 milionów złotych. Radni powiatu sanockiego na pierwotny projekt zabezpieczyli w budżecie 500 tysięcy złotych. Jeszcze nie wiadomo, czy cała kwota zostanie przeznaczona na ten cel. Wkład własny inwestycji zapewnią przede wszystkim pieniądze pochodzące ze sprzedaży dobytku po Zdzisławie Beksińskim. Pierwotnie wniosek opiewał na kwotę znacznie większą. Potrzeba było zabezpieczyć wtedy ponad 500 tysięcy złotych. Natomiast w chwili obecnej wkład własny do projektu, który został przez muzeum wygrany w regionalnym programie operacyjnym, wynosi około 200 tysięcy złotych. Powiat ma te pieniądze, jest przygotowany na wkład własny właśnie do tej inwestycji.